Czy da się przejść Minecraft Bedrock Education Edition? W dzisiejszym filmie postaram się to sprawdzić, ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest Minecraft Education Edition? Jest to specjalna wersja Minecrafta dla szkół, nauczycieli i uczniów. Znajdują się w niej przedmioty, których nie da się zdobyć w innych wersjach gry. Między innymi specjalne stoły do tworzenia pierwiastków, balony, wodne TNT i wiele, wiele więcej. W opcjach tworzenia świata w wersji Minecraft Bedrock można odpalić wersję Education Edition i przy tworzeniu świata włączyć kody, a następnie zaznaczyć specjalną opcję Education Edition. Po stworzeniu świata w mojej głowie wyklarował się plan pokonania smoka. Chciałam stworzyć rzeczy dostępne tylko na wersji Education Edition i za ich pomocą przejść grę. Jednak tu pojawił się problem. Specjalne stoły i syntezatory pierwiastku nie da się skraftować i zdobyć na survivalu. Po długiej analizie tematu doszłam do wniosku, że nie da się inaczej zdobyć itemów niż na trybie gry kreatywnym. Zatem po wejściu na świat zmieniłam tryb gry, wzięłam itemy, a potem zmieniłam tryb gry na survival. Wszystko działo się w trakcie streama na Twitchu, więc z góry przepraszam za moje krzyki. Przechodzenie tej wersji mocno zryło mi psychę. A jeśli odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Dobra, i teraz muszę sobie zmienić oczywiście game mode, żeby wziąć te bloki, proszę bardzo, sprzęt chemiczny. I mamy tak, syntezator pierwiastków, tu laboratoryjny i analizator materiałów, proszę bardzo. Można je zniszczyć i wziąć sobie, słuchajcie, do ekwipunku, tak więc to przynajmniej jest okej. Okay. Dobra, zmieniam sobie tryb gry na survival, no i od tej pory będziemy działać. Dobra, ale na początku item, przydałoby się ogarnąć wioskę. Ja wam za chwilę stworzę jakiś pierwiastek, żeby pokazać wam jak to działa w ogóle, bo chciałabym stworzyć balony i TNT wodę. Robimy itemy i robimy pierwiastki. Okej, mamy syntezator pierwiastków, czat. Tutaj są protony, elektrony i neutrony. O mój Boże! I robimy pierwszy pierwiastek. O! Wodór! Dobra! Ty! Robimy wodór! Ty, zrobiłam stak wodoru, patrzcie. O mój Boże, co się dzieje. Teraz, słuchajcie, zrobię to, rzeczy, co potrzebuję do balonów i do tych innych itemów. Hel! Mamy hel. Patrzcie, to w ogóle wygląda nieźle, nie? Nice. Węgiel! Ty, a może ten przepalić? Chyba nie. Tutaj stół laboratoryjny jest w ogóle, fajnie. I patrzcie, analizator materiałów. Czajcie, ej, daję ziemię i wam pokazuję. I ja mogę to zamienić na to? Chyba tak. Azot, żelazo, tlen, miedź, cynk i magnez. Ej, co jest grane. Dobra, i teraz mogę to wykopać. Mogę to wykopać. Jest wioska, tam widzę z daleka. I teraz idziemy zabić golema. Dlaczego mu się ręce tak ruszają? Czemu tak nie wygląda ten golem? Inaczej trochę mu się ręce ruszają. Musimy zrobić te balony. Tylko jeżeli chodzi o balony, to wiecie co potrzebuje? Smyczy. To przydałoby się slime. Bagna. Tylko nie widzę tutaj nigdzie bagien, ale może znajdziemy. Mam. Jezus Maria. Education Edition jest w wersji Bedrock, więc system walki różni się od tej, która jest w Javie. W trakcie zadawania ciosów nie ma specjalnego paska ładowania i nie trzeba czekać. Po prostu spami się mieczem w moba. Tak jak w starych wersjach Javy przed aktualizacją 1.9. Dodatkowo, kiedy chcecie zablokować uderzenie tarczą, trzeba kłócać. Tych rzeczy nie wiedziałam, bo na co dzień nie gram w Bedrocka. Po zdobyciu smyczy, która na Bedrocku nazywa się postronek, rozpoczęłam kraftowanie balonów. Zrobimy TNT. Musimy zrobić podstawowe TNT. Proszę bardzo, mamy już podstawowe TNT. I bierzemy sobie sud, czyli NA. Dajemy, proszę państwa, TNT oraz sud. I mamy podwodne TNT. To TNT działa tak samo jak normalne TNT, tylko że pod wodą potrafi wybuchać. I chcę wam to zaprezentować oczywiście. Uczę się nowych rzeczy na Bedrock Education Edition. To może gdzieś tutaj zrobimy, o. I... Tadam! Rozwala się! Normalne TNT tak nie potrafi. Po bokach dajemy lateks. U góry dajemy barwnik. Na dole damy postronek, czyli smycz. I dajemy... O mój Boże, jest balon! I dajemy hel. To jest balon. Nie wiem, czy osadnik poleci, szczerze. Chyba nie poleci osadnik, bo jest za ciężki. Chciałam to pierw sprawdzić na zwyczajne jakieś, na przykład krowy. Gotowi jesteście? Iron Golem jest za ciężki, nie poleci do góry. Ale krowa na pewno poleci. Gotowi? 3, 2, 1 i żegnaj, krowo. Twoje życie dobiega teraz końca. Wlecisz w kosmos. Papa. Pa. Ty, no i pokrowie, czat. Ej, ale tak szczerze, do jakiej ona wysokości doleci? Balon na smoka, ty, ale to jest fajny pomysł. Więc plan jest taki. Idziemy teraz do netheru, zdobywamy blaze rody i tutaj musimy wrócić. Dobra, mamy to. Teraz, no, lecimy do netheru. Proszę, dobry nether. Fuh. To nie wchodzi do łódki? Ej, weź do tej łódki. Ja specjalnie ją zrobiłam. O, weszedł do łódki. Ty, dobra. Ty, on się zdepnął z łódki! Co jest? Dobra, zabiłam. Boże, jakie trudne. To już wolę normalnie od osadników, czekajcie. Na balony mamy!
Boże, to tutaj się ukrywali całe swoje życie. Mamy 4 balony, o to chodzi. Na razie biorę jeden balon, bo jeden sobie wykorzystałem w nederze. Jeszcze mogę zrobić tutaj wodne TNT, używając sodu i TNT normalnego zrobię, ale też wykorzystam w późniejszym etapie rozgrywki. I teraz, proszę państwa, spróbujemy dać komuś balona. Mam dla ciebie prezent, panie. Nie, nie przyjmuję balona. A ten czy przyjmuje balona? Nie przyjmuję balona. Nie przyjmuję balona. Czekajcie, kto mi przyjmie balona ode mnie? Nikt ode mnie nie chce przyjąć balona. A może ten świnia? Takie ludzko-podobne jakby moby nie przyjmują balona. Dobra, idę na dół. Gotowi? 3, 2, 1. Myślałam, że wyleć, szczerze. O. Czego mam tylko jedno serce? Boże, ten sposób nie działa z łódką tutaj. W tej chwili zwątpiłam. Znalezienie twierdzy było wręcz niemożliwe, a tradowanie z piglinami nie przynosiło efektu w postaci pereł. Chciałam się poddać, jednak postanowiłam dać sobie ostatnią szansę. O, te są moby. Czekajcie, mogę rzucić im troszkę złota. Perły by się przydały. Perły też mogę wytradować generalnie. Magicznie, bardzo fajnie. Perły! 9! O Boże! Dropnął perły mi czat! Tam jest! Forteca. Dobra, raz się żyje. Boże, ile was tam jest? Dobra, 4! 6, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mam! Dobra, uciekam. No, przesuń się do tej roboty, no! Przesuń się! Przesuń się, jeśli na mnie nie patrz! Zakasaj rękawy i sprzedawaj szmaragdy za patyki! Nice! Druga, trzecia. Ja mam teraz 13. 13 chyba starczy, nie? 300 taki strzał starczą. Gdzie ty wchodzisz, no? Walka ze smokiem może okazać się naprawdę trudna. Dlaczego naprawdę trudna? No ponieważ jednak to jest Bedrock Education Edition i może się okazać, że... No, że nie będzie za ciekawie. Może pierwszy jeszcze kota wyślemy w kosmos. Dobra, czat, ten kot leci w kosmos. Gotowi? Biedny kot, Sadek. Trzymaj się, do zobaczenia. Ej, nie! Aha, bo on nie chce... Dobra, to ten. Papa! Rzucam w takim razie okiem. Poleciał, papa kot. Dobra, tędy czat. Ty, tam jest podwodna świątynia? Nie. Tak, jest tutaj podwodna świątynia. Ty, użyjmy na tym, na guardianie, balona. Nie da się dać za niego balona! A na delfina? Czekajcie! Chodź, delfinie, tutaj. Na delfina też się nie da dać balona. O, dałam, dałam! Jezus, biedny delfin, Sadek! Patrzcie, tam jest nie widać w ogóle. Ej, użyję tego TNT wodnego teraz. To, żebym nie zginęła, troszkę się boję. 349, dobra, mamy to. O, o, i takim oto sposobem postaram się dostać do twierdzy za pomocą wodnego TNT, co jest, słuchajcie, fajne. No i teraz, pyk i do góry. Dobra, tak się dałam radę dokopać. Zatem się wkopujemy. Tutaj gdzieś prawdopodobnie będzie właśnie ten stronghold. Ty, mam! Natrafiłam! Mam! O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! Ile? Chyba na styk wyjdzie. Chyba tych oczu. Raz, dwa, trzy. O Boże, na styk wyszło. Teraz jest nasza szansa, czat. Czy się uda? Wchodzę do endu i tak naprawdę zobaczymy, jaka jest walka ze smokiem na Minecraft Bedrock Education Edition! Pyk, lecimy, proszę państwa! Uda się, tak myślisz? O nie, dobudować się muszę. Tutaj też Endermanów nie da się dać niestety do łódki. One wychodzą z łódki, więc będzie troszkę problem, jeżeli chodzi o Endermany, bo mogą mnie atakować. Trzeba będzie bardzo uważać, dobra. Spawn point, zrobiłam spawn point, słuchajcie, tam mam łóżko. Aha, mam łóżko, w Strongholdzie mam łóżko, spokojnie. Dobra, pierwszy poszedł, teraz drugie tam u góry. Ty, a ten smok dziwnie macha łapami! Smok zachowywał się inaczej niż na wersji Java. Zlatywał na dół i mnie taranował. Endermany też nie pomagały. Dobra, tam, ale nie, nie jest tak, jest git. Ty, on... Co on robi? Nie, 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 nie. Nie, proszę, 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 darujcie mi. Ratunku! Nie! Jezus, na tym bedroku się bije masakrycznie źle! Jak to spadło? Nie, on podleci mnie, dednie, dednie. Wiedziałam. Mogę do niego podejść od skrzydła? Mogę do niego podejść od skrzydła. Masz balona! Ty! Jezus Maria, on nie chce balona! Smok nie przyjmuje balona, słuchajcie! Ogłaszam, że próbowałam dać teraz... Żeby smok miał balona, ale nie! Boże święty, nie mogę normalnie z tym. Nie, no nie.
O Boże. Co on robi? To jak do mnie podleciał. On ma łeb. Patrzcie. Ja se normalnie do niego wychodzę. I on mnie nie... O! Wow, połowa życia! Ty, normalnie do niego można podejść, on was nie odrzuci. Ale taranuje, taranuje, słuchajcie. Widzieliście ten atak, jak staranował mnie? Bardzo dziwnie się z nim bije, że nie mam prawie w ogóle zbroi. Normalnie na Javie nie możecie zadawać smog, nie dostanie obrażeń, jak będziecie strzelać w niego łukiem, jak jest, słuchajcie, nad fontanną. Natomiast tutaj w Minecraft Bedrock Education Edition tak działa to, że te obrażenia dostaje. Udało się! Nie! Nie zabijaj mnie! Udało się! Jest i... Jezus Maria, to było takie trudne. No i co się dowiedzieliśmy? Bardzo ważnej rzeczy. Balony działają tylko na moby, które są neutralne, pozytywne, a nie takie agresywne.